Witajcie na kanale Eurocard Wózki Dziecięce. W dzisiejszym odcinku Wózki Dziecięce oczami ekspertów poruszymy temat dwóch wózków spacerowych. Są to wózki najbardziej popularne z kolekcji Eurocard. Jest to Flex oraz Volt Pro. Piotrze, może tak na początek delikatnie coś powiemy o tych wózeczkach. Są one często postrzegane jako praktycznie takie same, ale są różne. Na czym polegają różnice, na czym polegają? Tak, prawda jest taka, że bardzo często otrzymujemy zapytania, czym się te dwa wózki różnią, albo który z nich jest lepszy. Bardzo trudno na to pytanie czasami jest odpowiedzieć, zwłaszcza na to drugie. Mhm. Co wprowadza ludzi w błąd? Ja myślę, że to, że są wózki dokładnie w tej samej cenie, okay, i dokładnie w tych samych kolorach. Tapicerka po prostu jest bardzo podobna. Tutaj nie bez powodu wybraliśmy dla Państwa dwa wózki w tym samym kolorze, to jest kolor Jungle. Bardzo popularny zresztą. Jeden z chyba z dwóch najpopularniejszych, od razu po Powder Pink. Mhm. Widzimy takie same pikowania, takie same poduszki na zagłówkach. No taką pierwszą wizualną różnicą, jaka od razu się rzuca w oczy, to kolor stelaża, tak? Też właśnie miałem na to zwrócić uwagę. Tutaj mamy biały, tu jest szary. Tak, ale nawet ten biały ma elementy szare, a ten szary ma elementy białe, więc można się pomylić. No są to takie rzeczywiście designerskie wspólne smaczki, tak to ma wyglądać po prostu do pastelowych kolorów, w jakich oferowany jest i Volt Pro, i Flex, biel i szarość zdecydowanie lepiej pasują niż choćby czerń, tak? Dlatego nie mamy tutaj stelaży w kolorze czarnym. Skoro już mamy tutaj te dwa wózeczki przed nami, to może zaczniemy od podobieństw, skoro tak często są mylone. Dokładnie. Tak jak powiedziałem, tapicerki są prawie identyczne, są wykonane w tym samym stylu. To widzimy od razu na pierwszy rzut oka, tak? Mhm. Oba wózki posiadają siedziska certyfikowane zgodnie z nową normą, czyli są przeznaczone dla dzieci do 22 kg i oba są tak zwanymi, o tutaj też mamy taką przywieszkę, może będzie na tym lepiej widać, i oba siedziska też są tak zwanymi siedziskami 0+, czyli można ich używać dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Praktycznie mówimy, że są to siedziska dla dzieci od narodzin. Dlatego też posiadają dokładnie ten sam system zapięć. Jest to system charakterystyczny właśnie dla siedzisk 0+. Taki system niejako owija dziecko dookoła. Jest to system bezpieczniejszy, bardziej tutaj ogranicza ruchy. Łatwiej go też dopasować do malutkiego dziecka, właśnie, które jeszcze samodzielnie nie siada. Pamiętajmy, że takie dziecko zawsze przewozimy w pozycji leżącej. Zgadza się. Mamy tutaj pierwsze podobieństwa. Tak, siedziska takie same pod kątem certyfikacji. Zgadza się. Mniej więcej podobna stylistyka. Podobna stylistyka, tak. No tutaj co, budki powiększane w obydwu wózkach, tak? Mhm. Też troszkę inaczej to działa w jednym i w drugim modelu, ale no mamy kolejne podobieństwo. Jak widzimy, tutaj buda praktycznie nam zakryła calusieńki wózek. Odwróćmy może tyłami, pokażemy, jak wyglądają wózki z tyłu. Oba mają tutaj też taką charakterystyczną kieszonkę. Przepraszamy, że są trochę wygniecione, ale są to produkty, chcieliśmy je pokazać specjalnie Państwu, tak jak one wyglądają praktycznie od razu po wyjęciu z opakowania. Także mamy tutaj kieszonki, mamy tutaj, może rozłożymy oparcia, rozłożymy oparcie, to będzie to lepiej pokazane. Mamy tutaj takie wygodne panele wentylacyjne, to jest dla Was bardzo ważne, bardzo często pytacie właśnie o wentylację w tylnej części wózka. Oba te modele posiadają dokładnie taką wentylację. Możemy sobie zwinąć, zapiąć tutaj na taki kołeczek i zwłaszcza właśnie jak mamy dziecko przewożone w pozycji w pełni leżącej, to jest ono całkowicie zakryte. Teraz może wózki postawmy tak, żeby było widać uchwyty na kubki. Oba wózki też posiadają uchwyt na kubek. Jedna różnica, po prostu kolorystyka. Tu mamy biały, tam jest szary, ale nawet kształt jest ten sam, jeżeli chodzi o masowanie. Tak. Jeśli chodzi o wyposażenie, które mamy w zestawie. Może zaczniemy od Flexa, ze względu na to, że tutaj jest tego troszkę mniej. Mianowicie mamy ochraniacz na nóżki, pokrowiec na nóżki, ocieplacz na nóżki, tak go możemy też nazwać. I mamy folię przeciwdeszczową. Folia przeciwdeszczowa zasłoni nam cały wózek, całą tapicerkę wózka. I te dwa elementy też, jakbyś mógł, Łukasz, wyjąć z koszyka. Mamy w modelu Volt Pro. Jest pokrowiec.
Coś nam tutaj wypadło, ale to nie jest element wózka. Element wózka, tak, jest to zaślepka od oszki innego wózka, także no, w sklepach niestety takie rzeczy się zdarzają. Pozbędziemy się go, nie jest nam w tym momencie potrzebny. A także... Aha. No szukaj, co tam mamy jeszcze? Mamy. Jest moskitiera. A, zapomniałem, we Flexie też moskitiera jest, widocznie gdzieś nam tutaj zginęła na ekspozycji, ale moskitiera też jest wspólnym elementem, także przepraszam. I co jeszcze mamy? Jest tutaj pokrowiec transportowy. No właśnie. I tego elementu nie mamy we Flexie. Dlaczego? Powiem o tym dokładniej, jak będziemy mówić o różnicach, bo to właśnie ten pokrowiec transportowy wiąże się głównie z tym, czym te wózki się od siebie różnią. Myślę, że jeśli chodzi o podobieństwa, to wszystko. Zacznę teraz właśnie może mówić o różnicach. Jasne. Główną różnicą jest to, że Volt Pro, może od niego zacznę, jako że na rynku jest dłużej, to mu się należy. Volt Pro jest typem wózka podróżnego, wózka kompaktowego. Bardzo często jest on wybierany jako uniwersalny wózek miejski ze względu na jego gabaryty po rozłożeniu. Większość wózków takich typowo podróżnych po prostu jest bardzo niska. Tu mamy wózek wysoki, więc bardzo często jest wybierany po prostu jako ten jedyny wózek spacerowy, taki stricte, no jedyny jaki mamy, tak? Mhm. W rzeczywistości, w zamyśle, miał to być wózek właśnie taki transportowy, więc miał się składać do bardzo małych rozmiarów. Udało się tutaj osiągnąć właśnie taką bardzo unikalną funkcję, że oprócz tego, że się złoży w kosteczkę, to jest wysoki. Chcę właśnie zdjąć. A nie musisz. Nie trzeba. Nie. Nie ma takiej potrzeby. Złożymy może... Ten wózek możemy złożyć przy użyciu jednej ręki. Jak to opanujemy, to praktycznie jedną ręką składamy wózek do takich niewielkich rozmiarów i pokazuje nam się tutaj kolejny element wyposażenia, którego nie mamy we Flexie, czyli pas naramienny. On jest w tym momencie skrócony. Jak go wydłużę, to będzie mi wygodnie, mogę sobie go założyć na ramię. Czyli bardzo wygodnie wózek mogę złożyć jedną ręką, potem przenieść na ramieniu. Drugą rękę mam wolną, mogę przytrzymać dziecko, mogę wnieść jakieś zakupy, cokolwiek. Wózek w takiej postaci z kołami zmieści nam się do tego pokrowca transportowego, więc mamy kapitalny wózek transportowy. Dokładnie. Czyli ogólnie mówiąc, Volt Pro ma być mały po złożeniu, ma się złożyć szybko, przy użyciu jednej ręki i ma być takim wózkiem bardzo mobilnym. Czyli jeśli jeździmy często samochodem, przewozimy wózek samochodem, z miejsca na miejsce, to będzie to idealny wózek właśnie dla nas. Świetnie się też sprawdzi na równych nawierzchniach, na chodnikach, w galeriach handlowych, na jakichś deptakach. Wiadomo, no jak będą jakieś ekstremalne wyboje, też wózek przejedzie, ale po prostu no, ze względu na to, że koła są dosyć małe, no to będzie troszeczkę tam się w tym wózeczku wszystko trzęsło, prawda? Zgadza się. Rozkładanie też bardzo proste. Możemy to też zrobić jedną ręką. Mhm. Podnóżek składamy i mamy wózek gotowy do jazdy. Czasami Voltowi się obrywa za te nieduże koła, bo weźmy pod uwagę, jeśli kupujemy tego typu wózek, musimy brać pod uwagę to, że koła są nieduże, jednak jego główną zaletą ma być waga i kompaktowe rozmiary po złożeniu. Czasami dostaję jakieś negatywne komentarze, że kółka są za małe, że ciężko jechać po nierównościach. No niestety, coś za coś. To ma być po prostu wózek tego typu. Te koła też nie są jakieś ekstremalnie małe. Mamy na rynku wózki z dużo mniejszymi kołami, ale jednak będą to koła mniejsze niż we Flexie. I teraz przechodzimy do Flexa. Okej. Na pierwszy rzut oka na pewno Państwo widzicie tutaj, może postawmy przodami, będzie to widać lepiej. Flex jest wózkiem o wiele szerszym i ogólnie o wiele większym. Nazywamy go bardzo często większym bratem Volta Pro. Może dlatego, że się pojawił później. No i jest po prostu, tak jak mówię, większy. Mamy większe koła, większe siedzisko, szersze, wyższe oparcie. Ogólnie wózek Flex jest wózkiem przeznaczonym dla większych dzieci. Mimo, że oba wózki są dedykowane dla dzieci do 22 kg, jeśli szukamy takiego wózka, który ma rzeczywiście wygodnie przewozić 3-latka, 4-latka, to tutaj spokojnie Flex sobie poradzi. Nie patrzmy tylko i wyłącznie na wysokość oparcia w takim wózku. Patrzmy na to, jak wysoko budka jest zawieszona nad oparciem. Pamiętajmy, że dzieci starsze rzadko zasypiają w wózku, rzadko są przewożone w pozycji leżącej i tutaj chodzi właśnie o to, żeby miały dużo miejsca nad główką. Wygodny dostęp do stopnia na nóżki, podnóżek też nie jest ograniczony, niczym jest to typowa spacerówka, zresztą jeden i drugi wózek są typowymi spacerówkami, nie są to przekładane siedziska.
ale Flexa dedykowałbym właśnie dla tych z Państwa, którzy szukacie wózka po prostu dla większego dziecka. Kolejną różnicą, jaką widzę tutaj gołym okiem, jest regulacja rączki tak, na wysokość. Dokładnie. Mamy tutaj regulowaną wysokość prowadnicy, też funkcja przez Państwa bardzo lubiana. Ma ona swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że na przykład nie ma systemu składania w jednej ręce, którego się po prostu tutaj nie da zamontować w takiej sytuacji. Musimy użyć dwóch rąk do złożenia, ale na przykład będziemy mieli łatwiejsze podbicie, tak? Ponieważ możemy tutaj zmienić sobie dźwignię i wózek łatwiej podbijemy pod krawężnik. Ale a propos tego systemu składania jedną ręką, właśnie wracam tutaj do no wiadomo, każdy wózek ma swoje plusy i minusy, tak jak mówiłem, zgadza nie ma się. Wózków idealnych. Volt Pro, mały, lekki, szybki po złożeniu, Flex, dużo większy, regulacja wysokości rączki, większe koła dla większego dziecka, wszystko fajnie, ale oczywiście po złożeniu będzie jednak wózkiem zdecydowanie większym. Mhm. Nie złoży się nam tak fajnie jak Flex, tutaj już mamy bardziej taki tradycyjny system składania, czyli musimy użyć dwóch rąk, dwa podciągi, wózek nam się złoży, nawet musimy odblokować koła do złożenia, zapomniałem o tym. Mhm. Podciągamy i składamy wózek do takiej pozycji. On tutaj ma też takie automatyczne... O, tutaj kubek mi wypadł. Trzymaj. Proszę bardzo. Tutaj mamy takie automatyczne zabezpieczenie, które też nam sprawia, że ten wózek nam się nie rozłoży, no ale jednak spójrzmy na te gabaryty. One są dużo większe. Także znowuż wracamy tutaj do tego, że nic nie ma w wózkach dziecięcych za darmo, nie ma ideałów, mamy wózek większy. Dokładnie. Co więcej, Łukasz, no myślę, że Państwo by chcieli wiedzieć... Komu można byłoby polecić? Tak, jeden komu można polecić. To wszystko, proszę Państwa, zależy od stylu, w jakim żyjemy i jak używamy w rzeczywistości wózka. Jeśli przykładowo mieszkamy w bloku, musimy wózek wnosić po schodach, albo często przewozimy go samochodem, co się wiąże z tym, często go składamy i rozkładamy, zdecydowanie wtedy polecam Volta Pro, mimo mniejszych kółek. Taki wózek będzie dla nas wygodniejszy, nie nadźwigamy się i naprawdę będziemy zadowoleni, choćby ze względu właśnie na ten system składania jedną ręką. Jeśli natomiast mieszkamy w domku jednorodzinnym, albo w bloku, gdzie mamy wózkownię na parterze i w rzeczywistości tego wózka często nie rozkładamy, nie składamy. On sobie stoi cały czas rozłożony i, no nie wiem, przemierzamy też jakieś duże dystanse codziennie, na przykład 5 km dziennie po osiedlu, to Flex będzie zdecydowanie wózkiem wtedy wygodniejszym. Tak? Po prostu dzięki większym kołom będzie się trochę wygodniej jechało, wygodniej będzie pokonywać krawężniki, a to składanie schodzi na drugi plan, ponieważ rzadko to robimy. A raz na jakiś czas nie ma problemu nawet się troszkę tak gimnastykować, złożyć do większego rozmiaru, czy gdzieś przewieźć na wakacje, też przewieziemy, tak? Jasne. No, ale jeśli non-stop jeździmy z wózkiem, kilka razy dziennie go składamy, rozkładamy. To rzeczywiście Volt Pro byłby. Nie mamy osoby, która by nam pomogła, tak, przytrzymała dziecko na przykład przy składaniu, to zdecydowanie wtedy polecamy Volta Pro. Ogólnie polecamy obydwa wózki, zwłaszcza, że są to produkty no, w bardzo dobrej cenie, jasne, musimy powiedzieć, bo to praktycznie w okolicach 800 zł możemy kupić oba te modele. Oferty się różnią nieco od sklepów, w zależności od sklepu, ale jest to cały czas moim zdaniem przyzwoita cena za tego typu wózek w takim standardzie. Zaznaczam, że obydwa bardzo lekko się prowadzą. Zwróćmy uwagę, to jest wózek pusty. Ja sobie odblokuję koła. Tak, tak. No, wózek jest pusty, a jedną ręką można sobie tutaj bez problemu kręcić. To jest cecha wózków dobrze wyważonych, którymi się później będzie bardzo dobrze jeździło. Czasami jak mamy wózek pusty, kręcimy, przednia oś jest niedociążona, to wtedy dopiero taki wózek zaczyna funkcjonować. Jak mamy dziecko w środku, tutaj mamy naprawdę bardzo fajne systemy jezdne. One są identyczne, mamy łożyska w przednich piastach. Tutaj, tu są ukryte łożyska, w tych częściach tylne koła też są łożyskowane. Także jeździć się będzie po równym, obydwoma wózkami identycznie. Różnice poczujemy dopiero gdzieś na krawężnikach i na jakichś nierównościach. Prawda? Chociaż nie mogę tutaj powiedzieć, bo Volta Pro też bardzo fajnie, bardzo lekko się podbija. Ty powinieneś to wiedzieć najlepiej, bo używałeś Volta Pro. Jak najbardziej. Teraz właśnie jak tak mam go pod rękami, tak, przypominają się dobre czasy, jak się syna woziło. Dokładnie. A jak wrażenia? Wrażenia fantastyczne, bo też przede wszystkim Volta Pro kupiliśmy po to, żeby jechać na wakacje, bo mieliśmy akurat wózek wielofunkcyjny i to już był ten czas, że trzeba byłoby się przesiąść.
I też no, z opinii znajomych padło polecenie na Volta Pro. Rzeczywiście. Chciałbym zaznaczyć, sorry, że ci przerywam, że nie byłeś w naszym zespole jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy nie. Była jasność. To było parę lat temu. W każdym bądź razie rzeczywiście tutaj znajomi polecili Volta Pro. Wybieraliśmy się wtedy na wakacje. Złożył się naprawdę fantastycznych, małych rozmiarów. Wsadziliśmy go wtedy, pamiętam, z żoną do torby podróżnej. Tak więc nie było mowy o uszkodzeniu czy samego wózka, czy bagażu, który wtedy wieźliśmy, a mieliśmy wtedy małe auto, bo to był Opel Astra. No, czyli typowo właśnie wybrałeś, świadomie jesteś też osobą z branży, znasz się na wózkach, więc wybrałeś świadomie produkt, który właśnie do twojego stylu życia, do twoich potrzeb był świetnie dopasowany, a większą spacerówkę miałeś od wózka wielofunkcyjnego z przekładanym siedziskiem, więc dokładnie. Takie rozwiązanie, które tutaj często promujemy i państwu polecam. Dokładnie. Przede wszystkim tak samo no, wcześniej też sprawdziło się opinie, informacje na temat wózka i dopasowaliśmy go. Z tymi opiniami to ja osobiście bym radził być ostrożnym. Pamiętajmy, są to bardzo popularne modele. Oba te modele zostały sprzedane już w Polsce w ilościach ponad 10 do 20 nawet tysięcy sztuk, jeśli mówimy o Volcie Pro, który jest na rynku jednak rok dłużej, więc zawsze się trafią te negatywne komentarze. Zwróćcie też Państwo uwagę na to, ile tych komentarzy jest pozytywnych. Bo naprawdę to świadczy o tym, jak ten wózek jest popularny. Popatrzcie, po ulicach praktycznie nie ma miasta w Polsce, gdzie wyjdzie się na spacer i nie zobaczy się choćby jednego Volta Pro lub Flexa. Są to produkty rzeczywiście bardzo popularne. Często. Jeśli mamy taki wolumen sprzedanych produktów na rynku, to zawsze się trafią osoby niezadowolone, zawsze będą te komentarze negatywne. Ale naprawdę są to produkty godne polecenia. Nie idealne, bo nie ma ideałów, ale uważamy, że jak ktoś szuka typowej spacerówki bez przekładanego siedziska, to te dwa modele to jest naprawdę godny wybór. Jak najbardziej. Myślę, że poruszyliśmy w całości tutaj ten temat. Tak. Mam nadzieję, że się przydało i że rzadziej będziecie Państwo zadawać nam, chociaż lubimy pytania od Państwa, pytanie właśnie, czym się te wózki różnią lub który wybrać. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa pytania zostały tutaj, odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania. Jeżeli podobał się Państwu materiał, który przygotowaliśmy dzisiaj, prosimy o zostawienie łapki w górę, a także, aby być na bieżąco z materiałami, które regularnie dla Państwa wpuszczamy, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.